Chyba każdy VR-owiec wie, czym jest VR-chat. Jeśli Metaverse istnieje, to jest nim właśnie VR-chat. Oparte na Unity narzędzie, otwarte dla wszystkich, w którym można stworzyć dowolne środowisko i dowolnego awatara, jak się komukolwiek zamarzy, i zwiedzać je razem ze znajomymi i przyjaciółmi. Lub też spotkać się z zupełnie randomowymi osobami i zostać wirtualnie zgwałconym, co oczywiście przyciąga największą uwagę mediów. A przynajmniej tak mi się wydawało. Okazuje się, że oprócz tego wszystkiego jest jeszcze nauka języka migowego. Nauka różnego rodzaju tańca, od hip-hopu po taniec brzucha, striptease i miłość. I o tym jest właśnie poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości. Prawie wszyscy występujący w tym dokumencie mają dostęp do śledzenia całego ciała, a przynajmniej nóg i bioder, co jest dość istotne, szczególnie w tańcu. Z kolei podczas nauki języka migowego dziewczyna korzystała z indeksa, aby było widać palce, które zgina. Dokument zaczyna się od stwierdzenia, że został nagrany w całości w VRChat podczas pandemii, kiedy to powstał pomysł na jego stworzenie. Dołączamy do regularnego spotkania VRChatowców. Uwielbiam, że brzmi to jak nazwy z Power Rangers. Otwiera się teleport i oglądamy ludzi dobrze się bawiących w prostym środowisku z jeżdżeniem samochodem. Z technicznego punktu widzenia cały dokument prezentuje się nieźle. Przyczepiłbym się jedynie do tempa, które jest dość lamazarne. Podziwiam za to stabilność kamery, bo jest na zaskakująco wysokim poziomie. Nie wiem, w jaki sposób było to nagrywane, ale nie nabawicie się przy tym choroby lokomocyjnej, nawet jeśli normalnie po 15 minutach VR chce się wam żygać. Żygać będzie wam się chciało za to od czego innego, ale o tym później. Nie ma komentarza, więc słuchamy tylko dialogów i zwierzeń poszczególnych członków społeczności, a oprócz tego podziwiamy ładne widoczki. Glitchów jest sporo, ale są one wpisane w naturę VRChat, więc nie przeszkadzały mi jakoś strasznie. Najgorszą częścią tego dokumentu jest to, jak wszyscy są progresywni. Tak jakby propagandową papkę z Netflixa i Amazona jedli wiadrami i jeszcze im smakowało. Dyskusja kręci się głównie wokół COVID i LGBT. I o ile chodzi o COVID, to brzmią mniej więcej jak moja babcia, to historia o tym, że transseksualista w języku migowym to piękne serce wywołało u mnie mdłość. Ci ludzie opowiadają też o tym, jak pilnują porządku w VR, żeby stworzyć bardziej otwarte środowisko, podczas gdy tak naprawdę zostali swoistymi strażnikami VR, którzy nie chcą dopuścić kogokolwiek, kto myśli inaczej niż oni. Wszystko to oczywiście przykryte płaszczykiem moralności i współczucia. Dokument nie ma tak naprawdę zakończenia, nie można nawet powiedzieć, że ono jest otwarte. Ostatnia scena, jaką zapamiętałem, to ślub ze skaczącymi cyckami. Później nie ma już nic interesującego. Pytanie więc, czy warto obejrzeć? Nie wiem, na pewno nie obejrzę tego drugi raz. Bardzo ciekawe jest, jak ludzie wykorzystują full body tracking, ale przedstawione sposoby wykorzystania są raptem 3 i nie działają. Jeszcze tak, aby głębiej poruszyć moją wyobraźnię, albo stwierdzić, że koniecznie muszę to mieć. Jak na razie, headsety i kontrolery w zupełności mi wystarczą. Jeśli chcecie obejrzeć coś zabawnego z wykorzystaniem full body tracking, to polecam kanał Chris Quits Reality. Będziecie się lepiej bawić niż na tym dokumencie. Daj znać, czy obejrzałeś lub planujesz obejrzeć. Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia. Może wrócę do Skyrima w następnym filmie. Niewiele mi brakuje do zakończenia questów dla College of Winterhold i chyba później zostanę wampirem.